Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj zaczniemy sobie 7 dni, 7 stylizacji od środy. Ja właśnie wybieram się na tatuaż i mam taki makijaż. Także nic specjalnego. I już wam pokazuję outfit. A mój outfit to jest też taki luźny, bym powiedziała, outfit. Mam koszulkę Misguided Playboy. Na to mam mój szaket z Tesco, spodnie Fashion Nova i buty takie duże Pretty Little Thing. Także ja idę właśnie sobie z buta, mam nadzieję, że nie będzie padać, bo pogoda jest słaba, ale mam nadzieję, że nie zmoknę. W każdym razie ja w tym roku chcę już skończyć rękaw, także będę miała od środka tutaj tatuowane. Jeszcze nie wiem co, jakieś kwiaty, jakieś motyle, wiecie. To co chciałam już zrobić, takie tatuaże, które już chciałam mieć po prostu na rękawie, to zrobiłam. Teraz bardziej chodzi o wypełnienie tego rękawa. Także spadam i do jutrka, pa! Cześć, dzień dobry, witam was w czwartek. Dzisiaj mam ogrom pracy, dlatego zdecydowałam się na luźniejszy też outfit, czyli dresy, bo nie ma nic lepszego niż fajne takie mięciutkie dresiki, w których łatwo mi jest pracować bądź siedzieć. Do tego mam koszulkę. Koszulka jest bardzo specjalna, ona jest tutaj ozdobiona cyrkoniami. So Beauty, mam tutaj napis. Z tyłu, słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać. Ja się obrócę i mamy napis Lashes by Sara. I słuchajcie, ta koszulka została zrobiona przez jedną moją klientkę. Moja klientka też lubi kryształki i tak dalej. I ona mi ją zrobiła bardzo dawno temu. I ja jej długi czas nie nosiłam, dlatego że to jest rozmiar M. I co prawda jest to taki rozciągliwy materiał, ale nie powiem, jak byłam XL-ką, to tak mnie ona opinała i było mi każdy wał. Widać, że po prostu odstawiłam ją, ale nie wyrzuciłam, bo pomyślałam sobie, że nawet jeżeli nigdy w nią nie wejdę, to i tak zostawię sobie, bo mam do niej sentyment, ponieważ została ona zrobiona przez moją klientkę. Także dostałam taki prezent, ale teraz się w niej czuję dobrze. Bardzo ładnie wygląda, szczególnie tutaj te kryształki, pewnie tak nie widać tego w kamerze, ale one pięknie lśnią. Także ja się dzisiaj tak prezentuję, mam naprawdę dzisiaj dużo pracy, zaczynam o godzinie 12, kończę o 7, co jest naprawdę rzadko kiedy tak mam, aż, ale spoko, zaczynam od makijażu. Dzisiaj właśnie jako pierwszą klientkę mam makijaż próbny na wesele. Właśnie, makijaż. Już wam pokazuję, jaki ja mam dzisiaj makijaż. A mój makijaż dzisiaj się tak prezentuje. Taki brudny róż, kącik wewnętrzny rozświetlony. Delikatna twarz, brwi, no i usteczka. Także myślę, że też pod kolor jakby tutaj różowe dresy, różowy napis. Fajnie się ten kolor komponuje, także tak wyglądam w czwartek, no i widzimy się jutro, piąteczek. Cześć kochani, witam w piąteczek, ja mam dzisiaj taką tunikę na sobie z SDIR, robiłam mierzymy, więc możecie ją kojarzyć, ona jest taka trochę asymetryczna. Do tego mam leginsy od Marks & Spencer, jak zwykle ulubione leginsy i klapki. My właśnie byłyśmy na spacerku. Ja dzisiaj, słuchajcie, uznałam, że mam dzień bez makijażu. Chcę, żeby ta cera odpoczęła, chcę nosić okulary. Nie lubię, powiem wam szczerze, nosić makijażu, kiedy mam założone okulary. Lubię mieć makijaż, kiedy te oczy moje widać, kiedy rzęsy mi nie ocierają o szkła, kiedy mi się tutaj nie odbije, a w okularach niestety ten podkład się odbija, wkurza mnie to, więc postanowiłam, że mam dzisiaj dzień bez makijażu. Także co prawda jestem w pracy, ale to nic. Jeszcze później będę nakładała samoopalacz tylko na twarz i na szyję, bo tutaj jeszcze się w miarę trzyma ten samoopalacz, a z twarzy jak najszybciej tak naprawdę schodzi ten samoopalacz, więc
na jutro potrzebuję być opalona, więc, więc tak. Także taki mamy outfitik na piątek. No i do jutra. Cześć kochani, jest sobota. My dzisiaj się wybieramy na wyścigi konne. I w tradycji angielskiej jest coś takiego, taki ni to kapelusz, ni to takie ozdobienie właśnie na głowę. My będziemy brać udział w tak zwanym competition, żeby wygrać nagrodę, więc ja się bardzo postarałam, zrobiłam sobie coś takiego sama. No tak wygląda mój makijaż, takie kocie oko, delikatnie w różu i już pokazuję wam outfit. A mój outfit to ta sukienka z Fashion Nowy, którą niedawno mierzyłam. Tutaj idzie Greta, przepiękna. Mam tą torebeczkę, którą niedawno kupiłam dość kupiłam ją na AliExpress. Buty takie przeźroczyste, one nie są bardzo wysokie, ale mają obcas. Także tak. Justynka, do you want to show yourself? To jest Justyna. Pięknie też wygląda. Greta, show yourself. Pięknie. Pięknie. Także tak się prezentujemy. Wychodzimy, jest dopiero, słuchajcie, pierwsza godzina, także wcześniej żeśmy się szykowały. Niestety nie nagrałam Get Ready With Me, ale teraz wam pokazuję, jak wyglądamy. Także do zobaczenia. Hejka, kochani, witam was w niedzielę. Dzisiaj niedziela, troszkę zmęczona, bo wiadomo, wróciłam chyba około 3 nad ranem. Więc w sumie od godziny 12, od kiedy żeśmy się spotkały, to już żeśmy się zaczęły bawić, zaczęłyśmy sobie, wiecie, drinkować. Więc od 12 do 3 nad ranem i tak dałam dobrze radę. Mój fascynator robił, słuchajcie, szał, ciał. Ja kupiłam swój fascynator na Allegro. Boże, na Allegro, co ja mówię w ogóle? Na AliExpress, ale kupiłam tylko tą bazę. Natomiast, jeżeli macie TikToka, to widzieliście, że ja zrobiłam, upiększyłam go po prostu, dodałam kwiaty, dodałam cyrkonie, dodałam brokat, listki i tak dalej. Więc, no, ja to jak zwykle jestem pomysłowa i po prostu robiłam sobie po swojemu. Także, słuchajcie, ja dzisiaj nie będę, nie wiadomo co, nie będę nic robić, bo będę chillować. Będę po prostu chillować w domu. Także pokazuję wam outfit stąd, bo ja mam tylko i wyłącznie na sobie koszulę taką nocną z Primarka i babcia. Także nic specjalnego. No, odezwę się jutro, jak będę bardziej żywsza. Cześć kochani, jest poniedziałek. Ja wziąłam sobie prysznic z rana, więc włosy jeszcze mam takie mokre, no wilgotne jeszcze są bardzo. Ja już się pomalowałam, zrobiłam sobie taki zwykły make-up, tylko po prostu podkręciłam rzęsy, pomalowałam. Także ja czekam na klientkę, bo zaraz zaczynam pracę, no i już wam pokazuję outfit. A mój dzisiejszy outfit jest wygodny, ponieważ mam dresy z firmy Esdeer. I tak samo mam tą bluzkę, tutaj z taką koronką, też z tej samej marki. Także dzisiaj jestem na takim, bym powiedziała, w mrocznym takim stylu, bo cała na czarno, ale jest ten outfit bardzo wygodny i no i tak się to dzisiaj prezentuje. Mam dzisiaj dość dużo klientek, mam dość dużo pracy, więc coś tutaj brudnego mam, więc postanowiłam się po prostu ubrać wygodnie. Z włosami jeszcze nie wiem, czy coś będę robić, bo mówię, one jeszcze muszą mi wyschnąć. Może na razie je tak rozpuszczę, mam opaskę, tak aby mi, wiecie, nie zachodziły na twarz. Ale tak, tak to się prezentuje. No, także do zobaczenia jutro. Hejka, witam was w ostatni dzień, wtorek. Zaczynałam w środę tamtą, więc dzisiaj kończymy, tak? Ja dzisiaj się tak prezentuję, za niedługo zaczynam pracę. Mam makijaż twarzy i brwi, ale nie robiłam nic z oczami, bo w sumie mi się nie chciało.
Nie ma sensu, jak noszę okulary, to jakoś tak nie lubię za bardzo nosić makijażu na oczach. Także już Wam pokazuję outfit. A mój outfit dzisiejszy to taka tunika z Fashion Nowy, która ma na jedno ramię tutaj takie spuszczony materiał. Do tego leginsy i klapki. Leginsy są Marc & Spencer, a klapki oczywiście Fashion Nova. Także ja się tak prezentuję na dzisiaj. Do pracy pewnie sobie zepnę włosy w kucyka, ale jak nie mam pracy, to sobie mam je rozpuszczone. One są takie proste same w sobie, ja z nimi nic nie robię, po prostu one takie są, jak są wyschnięte, także w miarę mam szczęście, że jakoś bardzo mi się ani nie lokują, ani mi się nie puszczą, puszą bez prostowania, także ja się, kochani, z Wami żegnam, dziękuję Wam za cały ten tydzień, no i co, do zobaczenia w kolejnym filmie.